Jak stworzyć wzorcowy plan kont w Optimie? Zaczynamy nowy okres obrachunkowy i wypadałoby stworzyć nowy plan kont. Klikamy sobie w księgowość plan kont. Tu już jest plan kont na dany okres obrachunkowy. Ja pokażę, jak stworzyć nowy okres i nowy plan kont. Wchodzimy na początku do konfiguracji, bo musimy stworzyć nowy okres obrachunkowy. Konfiguracja firma, księgowość, okresy obrachunkowe. Jak widać, mamy tu już kilka, dodamy sobie kolejne. 2026. Niech będzie. On się pyta, czy skopiować stare plany kont. Nie, stworzymy sobie zupełnie wszystko od początku. Tak ustawiamy na bieżący okres obrachunkowy. Jesteśmy w roku obrachunkowym 2026. Wchodzimy sobie w zakładki księgowość, plan kont. Jak widać, nic tu nie ma. Ale my nie wydziwiamy, chcemy standardowy plan kont. I mamy tutaj guziczek generowanie wzorcowego planu kont albo kopiowanie planu kont z poprzednich okresów. Zwykle kopiujemy po prostu poprzedni, bo mało się zmienia w firmach, ale chcemy sobie wygenerować nowy, świeży. Mamy tutaj takie okienko, do jakiego rodzaju spółki chcemy wygenerować plan kont. No to wybierzmy sobie spółkę cywilną i koszty na czwórkach i na piątkach. No, księgowi wiedzą, o co chodzi. Klikamy generuj. Pam. Cały plan kont się zrobił. Ciebie się wczytał z bazy danych. Jakiś wzorcowy. I mamy już 90% pracy z budowaniem planu kont zrobione. Teraz możemy pododawać sobie dodatkowe konta analityczne, wybierając po prostu konto, które chcemy, i jeśli chcemy do syntetyki dodać kolejną analitykę, no to dodajemy plusikiem. I tak doszywamy sobie to, co chcemy w tym planie kont. To tyle z tworzeniem planu kont. Proszę pamiętać, że trzeba stworzyć okres obrachunkowy, żeby dodać nowy plan kont. Jak na kontach już coś jest zaksięgowane, no to trzeba to odksięgować, żeby je usunąć. I nasza praca stała się lepsza. Chcesz wiedzieć, ile kosztują licencje i wdrożenie Comarch Optima? Wejdź na naszą stronę optima.biuroinnowacje.pl i podlicz z nami koszt. Jeśli nie wiesz, ile licencji potrzebujesz, napisz na szybki kontakt, a zadzwonimy do Ciebie i omówimy wszystkie szczegóły.